Cześć, witajcie. Dzisiaj pojedziemy się unikatową windą Sara Graham w Warszawie na ulicy Alei Róż 7. Winda szwedzkiej produkcji, z której potem brał licencję z REM, którego popularnie znamy na naszych polskich osiedlach. Jedziemy w windą Sara Graham. Sprawdźmy, czy ona ma sterowanie zbiorcze czy przestawne. Zobaczcie, ona ma sterowanie przestawne. Teraz nic się nie stanie. Dopiero jak się drzwi zamkną, mogę wcisnąć. Dlatego tu jest sterowanie przestawne, rok 67. Wow, naprawdę niesamowita winda Sara Graham. Zobaczcie, przyciski w poziomie. No, od tego Zręb brał licencję, słuchajcie. Mamy tutaj lustro, no. Wow. Trzecie piętro. I czwarte. Dwubieg. Zobaczcie, tutaj jest tak jak w Zrębie, przerobionym z odważnika na osiedlówkę. Ogólnie jest to fantastyczny dwubieg. Kabina zaokrąglana, tak jak w pierwszej generacji. To by się zgadzało, jeżeli chodzi o lata budowy tego dźwigu. No wow, naprawdę unikat. No, coś czeka. Wow, to nie to piętro, dobra. Jakie zdjęcie jeszcze porobię na szybko i tyle. Taki to właśnie unikat Sara Graham, prawdopodobnie jedyna taka winda w Polsce, także unikat na skalę krajową. W niesamowitym stanie, oczywiście rewelacyjnym, odnowiona winda. Czuć jakby taką lepszą jakość wykonania względem naszych osiedlówek. Także tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do następnego.